zdjęcia przypominają nieco filmy akcji z lat 80. Nasz bohater jest chyba fanem kina akcji sprzed lat. Nawet ubiera się jak policjanci z Miami Vice. Jego umiejętności są godne pozazdroszczenia. Widać, podejrzany czerpał także wzorce z filmu Karate Kid. Ale czy policjant ma prawo kopać kogoś w głowę bez wyraźnej przyczyny? To nam się bardzo nie podoba. Policjant o mało nie stracił pracy. Jego zachowanie było naganne.